pozbywają się. On stoi, jak gdyby nigdy nic. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Kontraband Policji. Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy znowu w tej grze, z tego względu, że dzisiaj będzie też koniec tej gry, koniec fabuły tej gry. I mamy tutaj kolejnego osobnika, który się nazywa swoją drogą Jaczemir Kulkin. I zobaczcie, z oczu mu się dobrze patrzy, więc możemy go przepuścić. Oczywiście moja intuicja jest niezawodna. I mam też sposób, jeżeli kontrola źle pójdzie, jakim cudem on powinien zostać zatrzymany? Ja jeszcze nie mogę trafić. Stój! Nienawidzę swojej intuicji. Ale przecież sprawdziłem wszystko, dosłownie wszystko, każdy detal. Ja rozumiem, że tu było napisane, że z Akaristanu powinien zostać zatrzymany, ale nie było żadnych dowodów. Ci źle z oczu patrzy. Przewozi kozę i uciekajcie, uciekajcie stąd. Co wam jest? Co to jest? Gdzie oni was trzymają? To jest smutne. Zobaczcie, ta koza ma takie... Mam dość tego życia. Akaristan się nie zgadza. Numer rejestracyjny DAX się nie zgadza. Kolor pojazdu się... Lonny. Zobaczcie, on już wie, o co chodzi, nie? Zatrzymujemy go. Tylko ty masz zielony pojazd. Jeszcze traktujesz tak swoje świnki. Jesteś aresztowany. I uwaga. Tak, udało ci wręcz. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Przecież tu nie ma żadnego dowodu na niego. Przynajmniej nie mogę znaleźć. Nie ma, że przemyca coś. O. Jednak jest. Ale dosłownie, oprócz tych papierosów, tutaj nic nie ma nigdzie. Chyba że w silniku, no to zrozumiem. Ale tu też nic nie ma. Z tej strony. A, papierosy. O, papierosy. Okej, zwracam honor. Jednak był przemytnikiem. Oczyść strefę, tylko wypuść te świnki i kozy. I mamy teraz malucha ze spoilerem. On nie może być zły. Maluchy zawsze, w większości oczywiście, są dobrymi maluchami. Mamy tak, wiek kierowcy 50, fałszywy dokument, list przewozowy. Ja nawet go nie sprawdzam. Nie, nie, odrzuciłem go. Przypadek. Przepraszam. Jednak może pan jechać. To jest najgorsze, że nie można zmienić w ogóle decyzji. Nieprawidłowy raport inspekcji. Poczekajcie, co jeżeli zrobię coś takiego? Przepraszam, ale muszę to przetestować. Muszę... Gdzie jest Maciek? Maciek tu siedział! Maciek! To jest! Przepraszam! Czekajcie, czy to nie jest Nie no, mam wrażenie, że ktoś tu siedział. Czy mi się wydawało? No trudno. Panu silnik się dymi, więc nie wiem, czy panu mogę przypuścić. Przechodzimy do dalszej pracy oczywiście. Nie no, wszędzie pomylił swoje imię i nazwisko, nie? Fałszywy list przewozowy. Uwaga, co ma? Trzy kozy. Ma rzeczywiście trzy kozy. I te kozy, zobaczcie, wyglądają już normalnie. Tamte były jakieś źle traktowane. Ale jako, że on już ma coś fałszywego, ja tu muszę wszystko... W takim razie sprawdzić. Lat 50, list przewozowy DAX lub Akaristan. On w sumie wygląda na 50 lat, ale uwaga, ma 44. Więc po prostu pana nie przepuszczamy. Zobaczcie, perfekcyjna kontrola. Perfekcyjna. Przestępca uciekł! Jak to? Jak to? Screamy! Ale spoko. Nie no, alarm jeszcze, czego brakowało. Chciałem powiedzieć, spokojnie, błędy się zdarzają. Co on tu robi? Czy ty strzelasz mi przez moje nowe szyby? Ja rozumiem, że jest atak, ale jako jedyny jesteś w środku jako jedyny jesteś. Jeszcze więźniów mi nie pilnujesz. Musisz stąd wyjść. Wyjdź stąd, bo mi strzelasz w no... Framugi! Czy ktoś zginął właśnie od granata? A. Ktoś zginął. Jeszcze dabuję. Ale spokojnie, leczenie za 50 dolarów i będziesz świeży. I no! Dobra, chyba trzeba strzelać. Jeszcze ci dojechali. No chyba sobie żartujecie. Co? Jakim cudem nie wybuchło? Jakim cudem
oni nie wybuchli. Widzowie, te ataki są coraz gorsze, serio. To trwa jakieś 4 minuty już i jeszcze 1,5 minuty. Nie wiem, oni armię tutaj szykują prosto na jakieś 5 osób. Jeszcze granat tu prosto na nas leci. Kolejny wóz nieprzyjaciela, no to poczekajcie. Mam teraz sposób, zrobię tak. Zrobię tak. Prosto. Prosto. A jeszcze wysiadł i przeżył i dostał kolejnym granatem od kolegów. Co wy tu robicie? Czemu oni tu podchodzą tak blisko? Twoi pracownicy wrócili do pełnego zdrowia. Kiedy dostaniesz granat pod nogi i za 100 dolarów cię leczą. I jesteś oczywiście jak nowy. Ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Ja przepraszam, ale ja dla was testuję tą grę po prostu. Testuję tą grę. Co jeżeli po prostu rzucilibyśmy granaty wszędzie? Wszędzie. Pozbywając się... On stoi, jak gdyby nigdy nic. Pozbywając się wszystkich. Pozbywając się... Dosłownie wszystkich. No jeszcze oni w kolejce czekają. I pozbywając się wszystkich... Przez ten cały dzień, my chyba mamy już po prostu na tyle wysoką rangę, że możemy się wszystkich pozbywać. Bez konsekwencji, oprócz 500 dolarów. To był ostatni, możesz zająć się swoimi sprawami. No rzeczywiście ostatnio. O, tam ktoś leży na barierce. Nie, no nie wierzę. Jeszcze on sobie wychodzi. Telewizor ci spadł. Ty wyjść nie możesz? Masz nogę w krześle. No, rozciągasz się. No, spoko. On stąd nigdy nie wyjdzie. Mamy kolejnego niewolnika. Pali fajki teraz, okej, dobra, niech sobie zostanie tam. A my oczywiście w 10 minut, znaczy w sumie w 2 minuty skończyliśmy całą pracę, ciężką pracę, i możemy jechać na miasto. Przepraszam, czy ma pan problem z jazdą? Co tu się dzieje? Maluch był odwrócony i gość jeszcze próbuje kierować tym maluchem. Spoko. Powodzenia. Mamy nową misję, mamy pościg jakiś. I jako, że to jest pościg, musimy wziąć te szybsze auto, które się prowadzi. Zatrzymaj zbiega. Dobra, gonimy kogoś. A skąd on ma wiedzieć niby, że... że ja za nim jadę, ale okej, niech będzie. Musimy go złapać, ale to będzie bezproblemowe, bo mamy najszybszy samochód w tej wiosce. Poczekajcie, bo jest napisane: zatrzymaj uciekiniera... Nie! No! No jak to jeszcze mnie zrespiło przy ludziach? Nie, no cudownie! Jak ja mam wykonać teraz? Ja nawet nie wiem, gdzie to było! Spoko, tu jest mój samochód. Jesteśmy tu. Nie no, kocham tą grę, po prostu cudownie się chodzi w nocy. Na pewno ten gość jeszcze tam czeka. Nie no, nie... Nie ma go! Znaczy, pieniądze dostaliśmy, ale go nie ma. Okej, ważne, że hajs jest. Jedziemy do domu. I nareszcie wysiadamy. Spać. Mamy ostatniego przemytnika. To jest aż dziwne. Z tego względu, że zbliża się koniec gry i mnie to najbardziej zastanawia, co może być na tym końcu gry. Myślałem, że przyjedzie jedna osoba i to będzie ten przemytnik. Ten nie ma rejestracji z przodu, więc może być podejrzany. Tamtego dobrze sprawdziliśmy, więc jest dobrze. Proszę, zapraszam tutaj. No maluch ze spoilerem, ja go od razu przepuszczam. Ja go od razu przepuszczam, jedź. Trochę znaczek się nie zgadza. Znaczek się nie zgadza, ale to tylko znaczek, tak? Tylko znaczek, jedź. Jedź, tylko jak najszybciej. A i ludzie poniżej wieku 30 lat nie mogą wjeżdżać. O. No trudno. I mamy gościa, który ma... No już daje dokumenty, zobaczcie, on się przygotował. Oni mu powiedzieli dokładnie, co robić. Patrzcie, nawet nic nie mówi. Nic nie mówi. Dobrze. Spokojnie, my to sobie wypakujemy. Proszę ostrożnie się z tym obchodzić. No oczywiście, proszę pana. Trzeba sprawdzić, co jest w środku. Uciekam. Czy się udało? Nie udało się. Nie mam takich rzeczy, żeby sprawdzać, co jest w środku. Mamy tutaj wino. A, bo w tych rzeczach nic nie ma. Przepraszam, z dziurą pan jakoś dojedzie. On musi gdzieś mieć kontrabandę. Musi po prostu mieć, wysiadaj. Ej, nigdzie nie ma kontrabandy. Co tutaj może też być? Nie miałem pojęcia, że...
tutaj w zagłówku może się znajdować jeszcze karnister alkoholu. Przepraszam, weź te pieniądze i wypuść mnie. Oddaj nerkę. Teraz jest jakoś dużo więcej miejsc, gdzie można to chować. Czy on naprawdę przewoził, nie wiem, ile by się tu zmieściło, litra alkoholu? Naprawdę? Przecież ludzie tutaj przyjeżdżają i handlują wódką. Ty masz 19 lat. Zobaczcie, tu jest napisane 19 lat. Jak? Oczywiście pana nie przepuszczę, ale jest to dziwne mimo wszystko. Także za 11 lat możesz przyjechać. Hop. No nie, nie wpisałem tego, że... No ale powinien i tak zawrócić. Okej, okay. Ważny telefon, wreszcie. Wreszcie to jest chyba to, chyba to jest koniec gry. Zobaczmy. Odbieramy telefon. Ostateczny cios krwawej pięści. Okej, dotrzyj na miejsce strzelaniny i lecimy tam, widzowie, mamy wszystko. Mamy 1440 amunicji, więc powinno styknąć. Dostań się do budynku, oczywiście, że dostanę się do budynku, proszę bardzo. Wysiadamy, ile ich jest? Dobra, biegniemy, biegniemy. Musimy wbiec do tego budynku. Omijamy wszystkich, omijamy dosłownie wszystkich. Op. Porzuciłeś swoich towarzyszy. Piąteczka. No jak to porzuciłem? Nie porzuciłem ich, po prostu poszedłem pierwszy. Czy możecie się ruszyć? Zawsze mnie to zastanawia, kto rozstawia te barykady, nie? Kto je rozstawia? Wyobraźcie sobie, że przychodzi taka osoba, dobra, tutaj będą się strzelać, tutaj postawię karton, tu postawię następny karton. Tutaj dobrze, beczkę postawić, to jest na pewno dobry pomysł, żeby beczkę postawić. Okej? Okay. Czy to wszyscy? Halo! Halo, szybciej, bo ucieknął! Nie no, jeszcze ten. Halo! Pokonaj Garina, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tędy trzeba przejść. Okej, okay. Okej! Okay. Dobra, dobra, troszkę jest ich tutaj. Nie ukrywam, że nie. Przechodzimy do środka! Ja to Czy on jest w szafie? Powodzenia! Nie no, wytrzymał. Czy mogę rzucić granata tutaj po prostu? Otworzę! Otworzę! O, zobaczcie, są drzwi! A ja rzucam granaty pod siebie! Ej, nie wiedziałem o... Nie no, gratuluję, pozbyłeś się 150 osób, ale oczywiście gość, który był w rogu, walnął cię... crowbarem! I gdzie są moi... kompanii, których porzuciłem ponoć ostatnio, to oni mnie teraz porzucili. Przecież ich było z 10. Czemu oni tu nie wchodzą? No nie, no jak zostaniemy uduszeni, to... Nie. To była strzykawka z lekiem uspokajającym, oczywiście, panie YouTube, i to nie było nic krwawego. Ej, to jest serio koniec gry. Gra stworzona przez szalone kamienie. O, macie, szalone kamienie lecą. Piąteczka. Także to w sumie koniec tej gry. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na Discorda. I w sumie to wszystko. Pa, pa. Gro.